Witam. Kolejny krótki filmik, tym razem znowu ze sklepu. Dla odmiany przebudowa znowu była na wersję letnią, żebym nie musiał siedzieć w kanciapie tak zwanej. No, tutaj troszeczkę zmian. No bo ciepło się zrobiło i trzeba otwierać drzwi do sklepu, się okazuje, więcej ludzi wchodzi. Nawet otworzyłem w piątek i we wtorek i w środę zarobiłem pieniądze jakieś w sklepie. I normalnie się zdziwiłem. Więc trzeba było otworzyć drzwi i ludzie wchodzą i wydają pieniądze. A ten pomysł z ustawieniem butów wyczaiłem w innym sklepie z takimi podobnymi, jak to się mówi po krakowsku, szpejami. W Portsmouth, w mieście obok, tam jest taki sklep, który ma bardzo fajną, nie będę go reklamował, bo są i tak zareklamowani za bardzo, a nie będę sobie strzelał w kolano kolejny raz. I takie ustawienie mają tam tak naćpane tego wszystkiego, naćkane jedno na drugim, nie naćpane, naćkane jedno na drugim, ale sklep żyje, działa. Koleś robi dokładnie to samo co ja, charity shopy, te karbuty, aukcje, i tylko on po prostu skupuje głównie ciuchy. Mało ma antyków, ale ma bardzo fajne stare ciuchy, także on się lubuje w takich rzeczach. Dobra, i to chyba tyle na dzisiejszego krótkiego filmiku, żebyście mieli update. Możliwe, że jeszcze dzisiaj wrzucę, jak znajdę czas na to, żeby, bo muszę posprzątać w gablotach. No to są akurat ogarnięte w miarę, ale gabloty te, jak przenosiłem, to mi się tu zrobiło w nich miks. I w ogóle, o, widać moje buciki, jak dzisiaj jestem bardzo ubrany na casual. Nie, normalnie to jestem pod koszulą w długich spodniach, ale stwierdziłem, że nie, no może troszeczkę się wyluzuję, bo jest za ciepło. I tak to właśnie wygląda. O, tutaj robiłem wycenę darmową komuś. Fajna sprawa. Aha, dzisiaj może z tych dwóch palet, ostatnio co kupiłem elektroniki, możliwe, że zrobię zestawienie, jak to poszło. A tu proszę, jaki ładny Seiko do mnie przyszedł. Jakby ktoś był zainteresowany, to moi klienci mają z YouTube'a, jak się zgłosisz, masz na wszystko tutaj zniżkę, poniżej cen nawet sklepowej. To będzie wystawiane za 120 w sklepie. One chodzą gdzieś koło 250, on jest używany raz, czyli w zasadzie jak ex-display, i wystawiony na eBayu jest od 127, więc jakby ktoś był zainteresowany, to mam taki jeszcze drugi podobny. A to za chwilę pokażemy, jeżeli pokażemy, nie pokażemy chyba, albo pokażemy. Od jednego klienta kupiłem takie dwa sprawdzone oryginałki. O, proszę. Ja nie lubię złota z czarnym zestawienia, ale niektórzy ludzie lubią. A o czym? O, nie dyskutuje się o... No, o tym się nie dyskutuje, o czym się nie dyskutuje. Dobra, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze, to zapraszam do subskrypcji. To jest głównie kanał o handlu na eBayu, o handlu w sklepie stacjonarnym, trochę o teoriach spiskowych, które się okazują nie są teoriami spiskowymi, i trochę o życiu. Pewnie też coaching jeszcze niebawem zacznę w końcu robić, jak tylko stwierdzę, że trzeba coś zacząć robić z coachingiem. Pozdrawiam, cześć, hej.